jako kreatywnej. Dzisiaj będzie taki krótki vlog na temat pakowania bagażu na wakacje. Jadę na kilka dni do Włoch, o ile wyjazd wypali, ale mam taką nadzieję, już za kilka dni. I jest to bardzo mały bagaż, bo lecimy Ryanair i powiem Wam, że aż zastanawiałam się, czy damy radę. Zastanawiałyśmy się obie z przyjaciółką. No ale bagaż ma mieć wymiar 40-25 na 20, więc naprawdę niewielki. No i to będzie albo mała torba, albo mały plecak. Oczywiście już leci samolot, żebym nie mogła mówić. Także zaraz zobaczycie, co wymyśliłam, żeby zdołać się spakować do tak małego bagażu. A tymczasem jeszcze proszę Was o polubienie filmiku i oczywiście, jeśli Wam się spodoba, i o subskrypcję mojego kanału, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, których myślę, że będzie teraz sporo w lecie. Także zapraszam serdecznie. Kochani, przechodzę do filmiku, przechodzę do dalszego ciągu. No i nie miałam w ogóle do czego się spakować. Mam jedną torbę zbliżoną wymiarami, ale mamy kawałek do przejścia na miejscu, więc stwierdziłam, że jednak torba na ramię to chyba nie jest najlepsze wyjście na taki wyjazd i raczej lepiej byłoby mieć w związku z tym plecak. No mam mały plecak i mam całkiem większy plecak, no ale żadne z tych rozmiarów tutaj nie pasuje, więc postanowiłam zamówić plecak na Vinted. I to nie taki bardzo turystyczny, bo takie właśnie mam, małe i duże. Stwierdziłam, że najlepsze wyjście to jest taki trochę miejski plecak kupić, który będę mogła wykorzystać na przykład do pracy, na laptopa, albo po prostu na jakieś takie mikrowyjazdy autem, na przykład na weekend. No i zamówiłam taki plecak ze skóry naturalnej, używany oczywiście na Vinted i mam nadzieję, że zdąży dojść, bo jeszcze nie przyszedł, ale jeszcze jest kilka dni, więc wydaje mi się, że zdąży i wtedy nagram jeszcze dla Was króciutką przebitkę z tym plecaczkiem, żebyście zobaczyli, jak faktycznie się to zmieściło do tego plecaka, który ma odpowiednie wymiary. No i zobaczymy. Zobaczcie tutaj tylko zdjęcia z Vinted tego plecaka, jak wygląda. Jest naprawdę fajny, jest w beżowym kolorze, więc będzie do wszystkiego pasował, takie lekkie cappuccino, ciemny, kremowy ewentualnie. No i ma fajne przegródki, także będzie praktyczny na pewno, będzie wygodny. Będę go mogła później użyć, także no i zapłaciłam za ten plecaczek 40 zł, dzięki Bogu jeszcze jakieś tam środki z Vinted były, także tak wygląda właśnie. No i teraz co do tego plecaczka spakuję? Tutaj mam już kubkę z boku przygotowaną. Jak widzicie tutaj, te wszystkie rzeczy to jest właśnie już skomasowany mój bagaż, który wezmę, więc jak widać, naprawdę do takiej całkiem nie za dużej torby czy plecaczka powinno się to wszystko zmieścić. Oczywiście największe rzeczy biorę na siebie. No i teraz pokażę Wam właśnie, co zrobiłam, jakie triki zastosowałam, żeby mi się wszystko zmieściło. Pierwsza rzecz to strój do samolotu, bo wiecie co, wbrew pozorom bardzo ważne jest, jak się ubieramy do samolotu, żeby nam było wygodnie, żeby nam też w razie mocnej klimatyzacji nie było za zimno. No i żeby właśnie wziąć ze sobą takie rzeczy, na przykład jeżeli w Polsce będzie zimno w tym dniu, kiedy przyjeżdżamy lub wyjeżdżamy, żeby mieć jakieś zabezpieczenie na wypadek niepogody. No i tak, moje jedwabne spodnie, no one są bardzo wygodne, one mają tutaj też w ogóle gumę, jak widzicie, z jedwab z wiskozą. Bardzo, bardzo wygodne, w ogóle nie krępują ruchów, no i są takie idealne, że są przewiewne bardzo, ale jeżeli jest troszkę chłodniej, to też wystarczająco grzeją, bo takie właściwości właśnie ma jedwab, nawet w mieszance użyty, także są superowe. Do tego mam bluzeczkę taką cieniutką z bawełny, ale być może do samolotu jeszcze założę taką koszulkę pod spód jedwabną, którą Wam zaraz pokażę, żeby mieć te warstwy, jednak w razie gdy jest gorąco, mogę to zdjąć, w razie gdy będzie mi za zimno, na przykład klimatyzacja, to sobie właśnie tą koszulkę będę miała na wierzchu, może rozpiętą nawet, jeśli będzie gorąco. No i tak, mam tutaj saszetkę, która jest bardzo praktyczna i która pomieści telefon, taką małą saszetkę z pieniędzmi i dokumentami, jakiś błyszczyk, chusteczki. Także super rzecz i co, dodatkowo powiem Wam, że to jest torebka firmy Picard. Jest świetna, bo można ją właśnie odpinać w tym miejscu i wtedy mamy... Ja mam dość wąską talię, więc mogę sobie ją nosić jako taką saszetkę wokół pasa. Mogę też oczywiście sobie to odpiąć i nosić jako torebkę przez ramię, jak najbardziej.
Oraz ma też z tyłu taką szlufkę, że można po prostu ją wsadzić też na pasek. Jeżeli mam pasek na sobie, mogę sobie to naciągnąć na pasek w spodenkach na przykład, co też jest świetne i bardzo wygodne. Także być może właśnie też tak będę to używać. No i w tej torebce będę mieć przy sobie właśnie dokumenty, więc świetnie. No i moje baleriny, które ostatnio kupiłam właśnie na Vinted na ten wyjazd, ale w ogóle też dlatego, że bardzo dużo noszę takie cieliste baleriny. Są bardzo, bardzo wygodne, super wygodne, więc mogę w nich i zwiedzać, i właśnie jechać na wyjazd. Znowu kotek nam tutaj robi fajny show, także skradł mi program. Kochani, no i jeszcze na wszelki wypadek biorę kurtkę, cieniutką kurtkę skórzaną. Taką jedną z moich ulubionych, kiedyś kupioną w TK Maxie. I to jest bardzo fajnej firmy, Gwyneth's. Nie znam tej firmy aż tak dobrze, ale sprawdzałam i ich kurtki są naprawdę drogie. Zobaczcie, jest świetna, bo jest nie dość, że w beżowym kolorze to jest taka cieniowana, taki ombr schodzi do takiego popielatego, więc bardzo do wielu rzeczy pasuje. I no i to jest ramoneska, ale taka bardzo cieniusieńka skórka. Zobaczcie sobie tam stylówkę, którą nagrałam dla Was, żebyście mieli pojęcie, jak to się razem będzie prezentowało. Ona się też będzie nadawać w razie zimnych wieczorów albo jakiegoś deszczowego wieczoru we Włoszech, na przykład na inne ubrania też może być, jak najbardziej, nawet na krótkie spodenki, bo jest w takiej cienkiej skórki, bardzo lekkiej i ma podszewkę z bawełny, także jest super na lato właśnie. No i to jest moja stylowa podróżna i teraz będę mieć ten plecak beżowy, więc myślę, że będzie to wyglądało fajnie stylowo. A moi drodzy, no i oczywiście mój kapelusz, który zaraz zobaczycie też w stylówce z jedną rzeczą. Prawdopodobnie go wezmę na głowę albo schowam do bagażu, bo jest bardzo łatwo zwijalny, że tak powiem, głupio. Także kapelusz jak najbardziej do wszystkiego. No i teraz co dalej? Kosmetyki, oczywiście wszystkie same miniaturki do opalania, tutaj kosmetyk. Wszystko, co mi jest potrzebne na cały wyjazd w takiej kosmetyczce przezroczystej, żeby jak najszybciej można to było w samolocie wyjąć, puścić na tą linię, że tak powiem, i jest przezroczyste, więc nikt się nie będzie niczego czepiał. Mam torbę plażową, w której w tej chwili są właśnie zapakowane kostiumy i bielizna moja na wyjazd, więc bardzo przydatna rzecz, a jednocześnie później będzie to moja torba właśnie na plażę, na której będę sobie, którą sobie będę nosić ze sobą. I idziemy dalej. Oczywiście muszę mieć moją szczotkę, ale prawdopodobnie ta szczotka mi się zmieści do kosmetyczki, bo ta kosmetyczka jest dość długa, także... No i jedyne buty, które biorę w bagażu, czyli moje właśnie od Ferragamo. Tam przez chwilę był latający kot przed obiektywem, ale na spokojnie. Moje japonki od Ferragamo, które do wszystkiego, absolutnie do wszystkiego będą pasować i będę je cały czas prawdopodobnie nosić na miejscu, chyba że będzie jakieś dłuższe zwiedzanie, to balerinki. Także bardzo uniwersalne buty, jedne. Nie są bardzo lekkie, ale jedne buty okej, można. Muszę mieć jakieś takie bardzo letnie buty. No i teraz tak, wszystko co wzięłam jest jak najcieńsze i jak najlżejsze, żebym po pierwsze nie musiała się nadźwigać, po drugie, żeby zajęło to bardzo mało miejsca. I tak, koszulka nocna jest z jedwabiu, czysty jedwab, jest cieniusieńka, naprawdę, to w ogóle ani nic nie waży, ani nie zajmuje miejsca, bo jak to złożę, to zajmuje po prostu no, tak mikroskopijne miejsce, o zobaczcie, praktycznie nic, można by to zwinąć do garści. No i tak, następna rzecz, znowu jedwabna sukienka, tym razem taka niemnąca, jedwab z iskozą znowu. Bardzo kolorowa, super na plażę, idealna na plażę, na kostium kąpielowy, na cokolwiek. Może być też spódnicą, gdybym chciała, ale raczej będę to nosić jako sukienkę. No, do tej torby plażowej, klapki i lecimy. Także to jest w ogóle niekłopotliwe i zobaczcie, to się przede wszystkim praktycznie nie mnie. To jest z takich fragmentów i tak uszyte, że nic się z tym nie dzieje. I można to nawet zwinąć. Kolejna sukienka to sukienka, którą Wam pokazywałam i też w ogóle nie zajmuje to miejsca, bo to jest cieniusieńki jedwab. No i ona ma już ten rękawek, co w razie czego, gdyby było za duże nasłonecznienie, to jednak jest przydatne. Także to jest kolejna sukienka i też zobaczycie z tą sukienką przebiteczkę. Na to saszetka podróżna, taka mała na dokumenty biała, którą zaraz zobaczycie. No i właśnie, biorę tą saszetkę jako alternatywę dla tej złotej saszetki, którą mam na sobie.
bo ona jest właśnie biała, jasna, do wszystkiego pasuje, jest leciutka, bo to jest z jedwabiu. Przy okazji jest tutaj pasek, więc mogę to nosić jako saszetkę z paskiem, ale mogę też nosić sam pasek. No i w tej saszetce będę też trzymam rzeczy, mianowicie mam tu jakąś biżuterię dodatkową i pasek. Także to nie jest takie całkiem nieprzydatne, bo właśnie organizuje mi też bagaż przy okazji w środku, żeby takich rzeczy nie miały pustego przebiegu, jak się to mówi, no to właśnie wykorzystuję to też jako taką saszetkę do użycia w bagażu. No i teraz kolejne rzeczy. Kostium kąpielowy. Oprócz takiego bikini, które mam w tamtej torbie plażowej, wzięłam też taki cały kostium. Bo wiecie co, ja czasem lubię w takim jednoczęściowym kostiumie, tym bardziej, że on jest świetnie powycinany tutaj. To jest w ogóle Balance Big Bok. Ja wszyłam do niego stanik w ogóle tutaj, bo bardziej mi się podoba ze stanikiem, bardzo ładnie kształtuje sylwetkę i on ma właśnie taki w sobie świetną taką siateczkę pod spodem, która też fajnie właśnie wygląda i lepiej kostium się układa. W ogóle jest superowy ten kostium, ma taki wysoki stan, ma tutaj drapowanie, ma to wycięcie i ma świetne te ramionczka. I dlaczego wzięłam ten kostium? Bo właśnie mówię, mogę pójść na przykład po południu sobie na plażę w tym kostiumie i później, uwaga, użyć ten kostium jako bluzkę, bo on jest na tyle elegancki, że jak włożę do niego takie spodenki jedwabne, które się nawiasem mówiąc też w ogóle nie mną i są bardzo, bardzo leciusieńkie, no to mam taką stylówkę już na przykład na kolację. Mogę sobie włożyć ten kostium jako taki elegancki top i tą właśnie spódniczko, spodnie jedwabne. Jest całkiem naprawdę stylowa, zobaczcie sobie na przebitce, całkiem stylowe ubranko do restauracji na... Nikt nie wie, że to jest kostium, a jestem w kostiumie i właśnie mogę sobie taki elegancki zestawik nawet gdzieś na wieczór, do kawiarni, nawet na disco, do tych klapeczek eleganckich z tymi wisiorkami będzie super wyglądało i na przykład do tej saszetki, którą mam teraz na sobie. Taki popołudniowy na plażę zestaw i do restauracji. A jeżeli będę chciała zwiedzać w tych samych spodenkach, to kochani, mam tutaj alternatywę, czyli mogę sobie tak na luźno do zwiedzania włożyć, po prostu zdjąć ten kostium i włożyć sobie tą bluzeczkę z panterką do balerin, do też saszetki. I lecę sobie zwiedzać. Też bardzo wygodny, bardzo przewiewny strój i już są rękawki w tym. To jest taka cieniusieńka bawełna, którą sobie tutaj zawsze wiążę, bo ona fajnie wygląda, jak się właśnie zwiąże. No, czyli taki też wielofunkcyjny zestaw, jak widzicie. Mam następną bluzkę, która nic nie waży. Zobaczcie, to jest... W ogóle nie ma objętości ta bluzka. To jest ta przepiękna bluzka jedwabna w stylu Versace, którą ostatnio w holu pokazywałam. No i biorę ją oczywiście, bo jest bardzo cieniutka, bardzo praktyczna. Będzie mi pasowała na przykład do białych spodenek. Właściwie do tych białych spodenek głównie. Ale jest cieniusieńka i super. Na nią saszetka i ona fajnie ukształtuje też tą bluzkę. Też pasuje do tych sandałków Ferragamo jak najbardziej. No i super, i jestem ubrana. Cieniuteńka bluzka na zmianę. Mogę też do tych samych spodenek włożyć sobie drugą, bardzo cieniuteńką tą bluzeczkę z jedwabiu, taką na ramionczkach. Tamta już ma szersze ramionczka, ta ma takie cieniusieńkie, jakby był wielki upał, to też można tak. No i właśnie to jest ta bluzka, którą bym też sobie włożyła na drogę pod spód, jakby, żeby mieć te warstwy cieniutkie na sobie. No. I kolejny zestaw, mogę właśnie te białe spodenki z tą zieloną bluzką i na przykład pod wieczór, jak już troszkę, już jest tak, wiecie, lekki wiaterek od morza czy coś, to mogę sobie jako żakiecik założyć taką bluzeczkę bawełnianą z takim już 3/4 rękawkiem i to nam troszkę już tutaj daje ocieplenia. Oczywiście jak będzie całkiem chłodno, no to mogę włożyć kurtkę i coś takiego bardziej ciepłego. No i taki jest mój pomysł na wielofunkcyjne ciuchy na wyjazd bardzo krótki, bo tylko 3-dniowy w sumie, 3 noclegi w zasadzie, a tak z dni 4, ale takie do połowy, wiecie o co chodzi, że wyjeżdżamy rano i wracamy po południu, ale jakby w sumie wychodzą pełne 3 dni. No i wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo funkcjonalny. No i zobaczcie, jak to wszystko złożę razem. To są całe moje ubrania, więc naprawdę nie zajmują dużo. To zajmie, myślę, połowę plecaka około.
No i właśnie, i kosmetyczka, saszetka, buciki i te kostiumy, kolejna część bagażu, jakoś to poupycham i myślę, że to się właśnie fajnie mieści do tego plecaczka. Możliwe, że uda mi się jeszcze nagrać przebitkę, jak pakuję to do plecaka i zobaczycie efekt końcowy. Także trzymajcie kciuki, żeby zdążyło to przyjść. Kochani, tymczasem Was pozdrawiam, serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia w następnym holu lumpeksowym za tydzień. Pa, cześć! No i kochani, przyszedł plecak właśnie, jest świetny, ze skóry naturalnej, superowy i ma bardzo dużo przegródek, patrzcie, jedna przegródka, druga przegródka, ta mniejsza tu, o, przegroda główna, tu jest jeszcze, o, świetnie, super, że jest podzielony, można sobie właśnie buty osobno, ciuchy osobno, mega, zaraz zobaczymy, czy się wszystko zmieści. No i patrzcie, w tylnej kieszeni tej od pleców kostiumy z torbą i chusta na plaży, taka cieniutka, żeby nie zabrała właśnie miejsca. W kieszeni całkiem tej przedniej małej mam kosmetyczkę i szczotkę, tak żeby to szybko można było wyjąć na lotnisku. Superowo. No i świetnie, buty, te takie dodatkowe klapki zmieściły mi się na wierzchu, idealnie do tej kieszonki. Tu jeszcze jest miejsce na jakieś na przykład chusteczki nawilżone czy coś. No i tutaj w głównej kieszeni mam ciuchy i wszystkie się bez problemu zmieściły. Jeszcze mam miejsce po bokach, także w ogóle ekstra, bo ten plecak jest tak o 5 cm szerszy na płasko niż wymiary bagażu, więc jak się go, akurat tutaj jest trochę luz, jak się go ściśnie, to będzie idealnie właśnie 25 cm, więc ekstra, po prostu wow! No i zobaczcie, jest zapakowany. Myślę, że będzie po prostu idealny do tej podróży. Wymiary się zgadzają. To jest miękkie, więc nie ma problemu. Jeszcze jest tylna kieszonka, gdzie mogę sobie coś cienkiego wsadzić w razie czego. I perfekt. Idealny zakup. Bardzo jestem zadowolona. Kochani, żegnam się już z Wami. Cześć, do zobaczenia.